naprawdę dobrze. Alan Alborn, najlepszy z dyskoszków amerykańskich. O, i węgtach 120 metrów. Oczywiście wielki entuzjazm na trybunach. Amerykanie nie liczą się w rywalizacji o dobre miejsca, bo i ten Brian Welch, i Tommy Schwall, młodzi chłopcy jeszcze słabiutcy, jeszcze niewielkie umiejętności sportowe, a sam Alan Alport i Quinn Jones za wiele zwojować nie mogą przecież. Ale cieszą się Amerykanie, choćby z tego dobrego skoku, dwóch dobrych skoków Alana Alborna po pierwszej i drugiej serii na bardzo dobrym poziomie Amerykanie. No a teraz już, proszę Państwa, Norweg, ostatni z Norwegów, Jokelsøy. Potem będziemy mieli Simona Amana. No, Jokelsøy też dobrze. Najlepiej Bordal skoczył. W drugiej serii z drużyny norweskiej 117,5. Ingebrigtsen tylko 109,5, Wystel 102,5. A Jokelsøy chyba blisko tego, a może nawet lepiej, co uzyskał Bordal. 116,5 metra. Dla Jokelsøya. Zatem Norwegowie już zakończyli udział w konkursie. Myśmy to oglądaliśmy na sobie przez Zimmermann. O, Greta, 130 metrów wylądował Zimmermann. Piękny, znów piękny skok. Potwierdzenie tej wielkiej formy. Może nie skacze dzisiaj aż tak genialnie, jak robił to w obu konkursach indywidualnych. Może motywacja nie jest taka, ale tym drugim skokiem jednak pokazuje, że nieprzypadkowo zdobył dwa złote medale. 130 metrów Zimmermann, nota od sędziego niemieckiego, nawet 20 punktów za ten skok, a więc w oczach